Dzień dobry widzowie, nagrywamy serię testów. Na pierwszy ogień idzie Sanach z żabki. Zrób przebiteczki ładnie, co to będzie? Co my tu mamy? Sałatka z kuskusem, focaccini i ostatnie szynka z indyka, chlebek proteinowy. Czemu to jest na rabacie? Ze śmietnika wziąłeś. A do kiedy to wszystko jest? Do 17. No, to musimy zjeść. Tu mamy chlebek proteinowy. 12 gramów białka. Nie będzie to na muskle niestety, chyba żebyś opierdolił pół kilograma tego chleba. Zaczniemy sobie od... sałatki może tu? Dobra, otwieramy sałatkę. Ile jest tego rabatu? 30%? Podejrzanie duży ten rabat. W ogóle niepotrzebnie mi ten talerz do jedzenia sałatki. A tu mamy jeszcze dipery, proszę państwa. Czy jest jakiś sos w środku? Jest sos. A jak pachnie? Dziwnie. Pokaż to. Co? No spoko, co? Nie wiem. To nie jest stare? A czym to powinno pachnieć? A przeczytaj no, co tam jest w tym dipie. Wymieszamy. Bez smaku. Może trochę? A daj nie spróbować. Spróbuj sobie. A to daj mi jakiś tam. Ale jesteś delikatny. Podaj mi to. Tą brudną, czy chcesz czystą łyżkę? Chłop nie trafił. I co? Spoko. Nie ma smaku, nie? Bez smaku jest, no. Ty lubisz, tak, ty lubisz takie kasztany. Poczekaj, trzeba wymieszać całe, bo źle ocenimy. Trzeba zamieszać od dołu. Lepsze? Nie wiem. Ale czosnkowe te pesto. Trochę. Trochę trzeba na smak. Nie możesz nawalić dużo. Musi być taki, wiesz, fim. Lepsze. Tak, jak surówka w kepsie. Surówka w kepsie. Daj spróbuję. Lepsze, nie? Dipper tu zrobił robotę. Wszystko, co zalejesz czosnkiem, jest dobre. A jaką dajesz ocenę? Od 0 do 10? Ej, dałbym 7. Mocne czegoś, 7. Czegoś ci brakuje w niej? Nie, a czemu mam dać więcej? Nie, 8. 8? 8. 8. 8 każdy zje, nikt nie będzie hejtował. Nie ma wstydu. 8. Jak zapomnisz dać dipu, to będzie 4. Więc nie zgubić dipu. Do drugiej rzeczy będziemy potrzebować już. Ej, ale dobra przecena jest. Wejdźcie sobie do żabki, bierzecie sana, pizgacie gdzieś, gdziekolwiek, między chipsy. Leży 4 dni, odganiacie muchy, przecena, testujecie i zajadacie za pół darmo. Ile procent? Nie mam. 11,99, 8,39 widzowie. Po rabacie jest 8,39. A cena rabatu to... Możecie napisać w komentarzu. To jest przebitka? Mhm. Ej, to powinniśmy zrobić takie, wiesz... Chłopie! Jakbyśmy mieli sprzęt za ćwierć miliona dolarów. Uczta na wynos. Czyli powinniśmy z tym wyjść. Ręcznie składane przez Sanach. Ona może to sama robić, bo nie ma dużo zamówień. Ręcznie składane, młodzian. Dobra, otwieramy to. Jest ten dyncel, żeby chwycić? Jak będzie śmierdziało, to ci dam obie. Kupiliśmy prące, fajnie. Pachnie spoko, jedzenie się tak szybko nie psuje. Ogólnie jakbyście sobie zjedli z 2-3 dni po terminie, dup ci nie rozerwie. Na pewno jedliście coś po terminie, na wakacjach. Zjadasz jakiegoś burgera zalanego sosidłem. Z surówki trzeba było odganiać robaki. A jak pachnie? Chlebem! I co? Co tu mamy? Mąka, prożone ziarno, steroid mleczan, otręby, monodiglicerydy kwasów tłuszczowych. Takie normalne rzeczy. Takie, każdy ma to w lodówce, nie? To moje ulubione, no. Sana ma zajebistą lodówkę u siebie w domu. Ale mokra, taka bardzo, bardzo mokra. Pokaż, co jest w środku. Ogórek, monodiglicerydy, gdzie to by było? To jest pod ogórkiem chyba. Ale mokra, nie fajnie się obtyka. Tak specjalnie taka... nie potrzebujesz wody do popicia. Najpierw piętkę. A to daj mi tą drugą. A może druga będzie lepsza? I co? Jeszcze nie spróbowałem. Dużo szynki, w Stanach nie żałowała szynki. 4 plasty najebane jak nic. Dużo. Dużo szynki. Dlatego to jest proteinowe, to jest to? To? To nie jest stare? Nie. To jest do dzisiaj. No to dzisiaj jemy. Wszystko jest legit. Możesz sobie dogryźć sałateczką z dipperem. Na koncercie, kanapeczka, machasz do Sanach. Co na cię propsuje? Dodaj tego pesto do kanapki, może będzie lepsze, co? Jakby się nażarł tego dipu i poszedł do Sanach, ona by powiedziała, że śmierdzisz, to by było przykro, bo śmierdzisz jej diperem. Sana by cię potem przepraszała, płyty, backstage. Lepsze z sosem? Nie. Czyli sos nie pasuje? Tu nie, sos jest do sałatki, Sana wie co robi. Zjem do końca? Dobre, smaczne. Zostawię, żeby nie było. Tyle ci smakuje? Dobra jest. A czemu nie? Nie wyrzucisz jej? Nie, nie dobra. Nagrywam, możesz wyrzucić. Dobra jest. Ma taki swój posmak przeterminowany. Mój ojciec mi robi takie kanapki. Nie dawał tylu składników. Chleb był. Chleb, szynka była. Smak dzieciństwa. Elegancko. Nie moczył chleba we wodzie. Sana w herbacie. Trzeba coś zrobić. Za mało. Ogólnie smaczna. Na TikToku hejtowali. Może zmieniła przepis. Coś na słodko. Dobre rzeczy. Takie rzeczy. Natka pietruszki. Nutka róży. To chyba nie w tej kanapce. A co tam jest? Keczup z nutką róży. Z nutką róży? A jak smakuje róża sama w sobie? Nie wiem, może przez ten ogórek jest taka mokra. Dzięki temu ogórkowi jest taka dobra. Sałatka, 8, takie 7, to bym dał pół więcej. To jest lepsze. Dodajcie dziewczynie, to zjedźcie sami. Protein bread. Ostatnia rzecz, focaccini. Spróbujemy najpierw na zimno, potem to podgrzejemy. Nie wiem czym. A masz mikrofalę?
Gdzie, chłopie? To na czym chcesz to podgrzać? Na patelni? Piekarnik? Odpalać? Nie po to płacimy mniej za kanapki? Nie. Szkoda, że nie testowaliśmy tego latem, to by się wystawiło na słońce. Jest na rabacie czy nie? Nie, to chyba nie jest. Ale wypisała tego sana. Kultury starterowe. Inspirowane pizzą hawajską. Ale rzeczy. Azotyn sodu. Przeciwutleniacz. Dobra, sana. Żeby się czasem nie utleniła. Ja nigdy nie słyszałem. Sól wapniowo-diosodowa etta. Zaraz będziesz testował. Tłuste paluchy. Jestem silnym facetem. Nie zachęca. Gdzie tymi łapami? Ale suchar. Z twojej strony otworzyłeś. Upgrade. To jest dół. Lepiej? Teraz jest mokra. Wszystko moczy w herbacie. Dobra, podgrzewamy to. A może grzejemy dwie? Sana mówiła. Da to podgrzać. Bez oleju? No bez oleju. Kanapka ma wszystko. No i git. A może to ma być takie słodkie? Sanach dużo śpiewa o takiej nieszczęśliwej miłości. Więc chce nam posłodzić kanapkę. Jeżeli się w miłości nie uda, nam się kanapka uda. Zobaczymy. Przykryjemy to. Ale to będzie dobre. To będzie hit. Sanach mówi, że to trzeba wziąć na wynos. Chyba, że chodzisz z mikrofalówką na dworze. Chcę podgrzać. Pani w żabce. Podgrzewają, chłopie. Wszystko robią teraz w żabce. Tylko, że inspirowane pizzą hawajską. To mi się tu nie podoba właśnie. Widać tego ananasa? To żółte. Jakie są w ogóle oceny tych kanapek? Bo my propsujemy strasznie. Nie chcę się potem wstydzić, nie? Spotkasz Sanę na mieście. Walnij ci chłopie łokciem na twarz. Może jest hitową najlepszą kanapkę na świecie. Dajemy jej szansę, Sanach. Co mi popisowe dania z domu? Miła, ładna, śpiewa, wymyśla teksty, tańczy, ale co? Słabo gotuje. Robi takie kanapeczki, pierdoli tam ananasa, namoczy w herbacie. Nikt nie chce tego jeść. A jest już chrupkie, czy jeszcze nie? Nic się z tym nie dzieje, stary. Daj może na ósemkę. No nie, bo popalimy to. Ser się nawet nie roztopił. Chłopie, te odcinki muszą mieć niski budżet, a nie $500,000 na odcinek. Dlatego na promocjach. Kolejny odcinek, jedzenie ze śmietnika. Jak są te kontenery przy marketach, przyjdziemy tam z przecinakiem i będziemy wyjmować jedzenie, będziemy testować. 5 dni po terminie. Czy można jeść chleb 15 dni po terminie? To już chyba będzie. Podnieś ją. Nie. Będziemy czekać, aż ten ananas zamieni się w boczek. Ten ananas tak siedzie, chłopie, ser jest nieruszony. Zimne to wszystko. No zimne to, zimne jest. Aha. Czemu ten ser się nie pracuje w ogóle na tym ogniu? No ciepło to jest wszystko. Przykryjmy to. Bezpłatne okulary, ale dobrze widzę. Fantastycznie. Jak ktoś nie potrzebuje okularów, to też musi przyjść. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Darmowe okulary, młody. Godzina rozmowy, godzinę gadają o okularach, dostajesz darmowe oksy i wypieprzesz do chaty. Dobry deal? Zrobiłem coś złego? Panie piesku, czy to okulary? Darmowe okulary. To już będzie, co? Nie z al dente. Zaraz będzie, mówię ci, ale będzie ogień. Czujesz te zapachy? Nie ma żadnych zapachów. Widzowie, testy! Wyłączam. Robimy przebitkę. Pili te mikrofale. Kupię, tu się suszarkę położy z boku i będę kręcił. Kogo stać na mikrofalówkę? Jak ktoś kupił 20 lat temu mikrofalówkę, to ma. Pociśniemy z dipperem? Na razie B. Chcesz pół? No to daj mi. Dzięki. To wiesz, to szybko, bo nam wystygnie, chłopie. Musisz to szybciej radzić. Dobra, testing. Dobra. Po co ten ananas? Wszystko pyszne. Sanach jest dobra kucharka. Dałbym ci, ale będzie przeterminowany. To pójdę sobie do ubikacji. A jak ty dostaniesz, to będę musiał chodzić 15 razy w ciągu nocy. Kanapka chyba nie była przeterminowana. Tak? Nie wszystko mamy po terminie. Dobra. Chłopie. Widzowie, nie wiem skąd ten hejt na kanapeczki. Pyszne. Ja bym kiedyś ze sceny rzucała te kanapki. Pyszne. Łapcie, bo to nie są tanie rzeczy. Ekskluzyw. A nikt tego chyba nie kupuje, ale dobre. I teraz pytanie, czy my wszystko wzięliśmy? Dwie żabki. I nie wiadomo, czy to jest wszystko. To było w trójpaku. Sałatka i dwie kanapki. Ta surówka? Sałatka. Czy sałatka to jest? No. Na pewno? Sałatka? Sałatka. A wygląda ci to kurwa na surówkę? Sałatka. No? Ona jest najgorsza. W pewnym momencie jest gorzka. Na par... Pi, natka pietruszki. Co było w tej piosence? Natka pietruszki? Koperek. Jaka ocena kanapki? Ta? 9. Pyszne. A tobie nie smakuje? Zjedz więcej, może zmienisz ocenę. Masz też takie coś? Takie płynne? Takie babolka? Nie miałem tego. Spróbujemy to. Bez smaku to było. 9 na 10. Mimo babola, 9 na 10. Fantastyczne. Pyszna. Jak Sanach będzie zapraszać na ucztę, to idę. Pyszna. To myślisz, że dostaniesz współpracę? Myślę, że dostanę współpracę ze Sanach. Myślę, że dostanę współpracę na te kanapki. Sanach będzie śpiewać i ja wejdę. Parada, parada. Dobre. Ta sałatka, tylko tak za dużo czosnku. Ona chyba nie ma czosnku. No ma czosnku. Ja nic nie czuję. Ten dipper jest jeden czosnek. A jadłeś to? Nie. No weź sobie to. Jeden czosnek. No rzeczywiście, sam czosnek. No i to do ryja. A nie, muszę powąchałeś. Ładuj to do ryja. I co? Wali, nie? No ale spoko. Tajny plan Sana, chłopie. Żeby ci się nie udała randka. Jebiecie czosnkiem cali. Śmierdzicie. Jak będziesz miał nieszczęśliwą randkę, to będzie ci smutno. Jak będzie ci smutno, to kupisz płytę Sana. Jak kupisz płytę Sana, Sanach zarobi. Nie że cię zarobiła na kanapce, to jeszcze zarobiła na płycie. Też miałeś płatek róży? Ej, bo to miała być róża. To jest fantastyczne. No u mnie był jeden. Nie miałem nic. A jak to wygląda? Jak płatek róży. Jak płatek róży. Średnio używam płatków róży w kuchni. Pora zacząć. To były specjalne róże, czy mogę iść do kwiaciarni, do kurczaka. Mogę kupić dwie czerwone róże. Dobre! Widzowie, wszystko zostało opykane ze smakiem. A ja kupiłem jeszcze jedną rzecz do testów. O!
Coś krótkiego. Libnis, Choco Minis. Przypłynęło kontenerowce prosto z Niemiec i wylądowało w naszej polskiej żabce. Z dalekiej Finlandii. Chiki Choco Minis, testing. Wszystko jest, chłopie, tak otłuszczone, że tego nie idzie otworzyć. No nie otworzysz tego, czaisz to? Nie, nie otworzymy tego. Możesz jeść tylko sanach. Chcesz nożyczki? Otwieramy. Liblings Groszen Minis. Chcesz? Ej, dobre. Lepsze niż kanapka, czy nie? Dobre. Co byś wolał kupić? Najlepiej zjeść kanapkę i zjeść to. Liblings Groszen Minis. Chiki Choco Minis. Liblings Choco Minis. Ej, dobre. Które mamy rok? Luty 2022? Szczęśliwie czasu nie liczą, po terminie też. No! Kto to patrzy? Kto to liczy? Kto to patrzy? Nasi przodkowie mamuta ubili 4 dni do wioski szli. I myślicie, że oni tam w tej wiosce mieli tego świeżego mamuta, którego oni ubili? Czy mieli już starego mamuta z muchami i z tymi wszystkimi dziadostwami? Się jadło. Jak nie upolowałeś, nie byłeś na miejscu, szyłeś jakąś tam, szyłeś sobie jakąś ten, szyłeś sobie, co możesz szyć? Spodnie? Szalik? Co? No. Skarpety. Nie miałeś mamuta. Na świeżo mamuta miał ten, wziął dzidę, ubrał buty do biegania za mamutami i poleciał. Jak ktoś siedział przy ognisku na dupie, to jadł starego. Dobrze, widzowie, zrobiliśmy małe podsumowanie. Kochajcie pieski. Ja żeś wymyślił, kurwa, miniaturkę. Chłopie, to się nie uda. Git jest? No. Tak. A ręce? A jak mam robić? No jest okej, miniaturka. Na pewno nie jest okej. Mhm. Ale trzeba takie robić. Tam mam, patrzaj, patrz. Ale ładno. Ale będzie ogień. Walnie. Dalej szybko, bo się obsuwa po barku, czuję. No tak. No robisz zdjęcia czy filmy?